Najważniejszy czwartego kongresu CNTA i w 1936 roku 1 maja w Saragosie w Hiszpanii. Narodowa Konfederacja Pracy przystąpiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników. Koncepcja budowlana rewolucji. Najpierw daj każdej osobie to, czego wymagają jej potrzeby, nie mając innych ograniczeń w ich zaspokojeniu niż te, które narzucają możliwości gospodarki. 2. Proś każdą osobę o maksymalny wkład swoich wysiłków zgodnie z potrzebami społeczeństwa, biorąc pod uwagę fizyczne i moralne warunki każdej jednostki. Organizacja nowego społeczeństwa P o rewolucyjnym wydarzeniu. Pierwsze środki rewolucji. Ogłasza się zniesienie własności prywatnej, państwa, zasady autorytetu i w konsekwencji klas, które dzielą wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych. Uciskani i ciemiężyciele. Kiedy bogactwo zostanie uspołecznione, organizacje wolnych producentów będą odpowiedzialne za bezpośrednie zarządzanie produkcją i konsumpcją. Po ustanowieniu komuny anarchistycznej w każdej miejscowości uruchomimy nowy mechanizm społeczny. Producenci każdej branży czy branży, spotykając się w swoich związkach i w miejscu pracy, swobodnie ustalają sposób, w jaki ma być zorganizowana? Wolna komuna zagarnie to, co wcześniej posiadała burżuazja, jak żywność, odzież, surowce, narzędzia pracy i tak Te narzędzia pracy i surowce muszą być dostępne dla producentów, aby mogli nimi zarządzać bezpośrednio z korzyścią dla społeczności. W pierwszej kolejności gminy będą dbać o to, aby wszystkim mieszkańcom każdej miejscowości zapewnić maksymalny komfort. Zapewniając opiekę chorym i edukację dzieciom. Wszyscy ludzie będą gotowi do wypełnienia dobrowolnego obowiązku, który stanie się prawdziwym prawem, gdy człowiek będzie działał swobodnie, aby pomagać społeczności, stosownie do swoich sił i możliwości, a gmina spełni obowiązek zaspokojenia jego potrzeb. Oczywiście trzeba odtąd tworzyć ideę że wczesne dni rewolucji nie będą łatwe i że każdy człowiek będzie musiał dołożyć maksimum wysiłku i skonsumować tylko to, na co pozwalają możliwości produkcyjne. Każdy konstruktywny okres wymaga poświęcenia oraz indywidualnej i zbiorowej akceptacji, a nie stwarzania trudności w odbudowie społeczeństwa, którą wszyscy będziemy realizować za obopólną zgodą. Plan organizacyjny producentów. Plan organizacji gospodarczej. Niezależnie od przejawów produkcji narodowej, dostosuje się do najsurowszych zasad ekonomii społecznej, zarządzanych bezpośrednio przez producentów za pośrednictwem ich różnych organów produkcyjnych, powoływanych na walnych zgromadzeniach różnych organizacji i przez nie zawsze kontrolowanych. Jako baza, w miejscu pracy, w Unii, w gminie, we wszystkich organach regulacyjnych nowego społeczeństwa, producent i jednostka jako komórka. Jako kamień węgielny wszelkich tworów społecznych, ekonomicznych i moralnych. Jako ciało relacyjne w gminie i w miejscu pracy Rada warsztatu i zakładu w porozumieniu z innymi ośrodkami pracy. Jako ciało związkowe, Stowarzyszenie Producentów, Rady do Spraw Statystyki i Produkcji, które będą nadal federować się między sobą, tworząc sieć stałych i bliskich relacji między wszystkimi producentami Konfederacji Iberyjskiej. W terenie, jako baza, producent w gminie, który, korzystałby ze wszystkich zasobów naturalnych demarkacji politycznej i geograficznej. Jako ciało relacyjny Rada Upraw, w skład której wejdą elementy techniczne i pracownicy zrzeszeni w stowarzyszeniach producentów rolnych, odpowiedzialna za kierowanie intensyfikacją produkcji, wskazująca dla niej najwłaściwsze grunty według ich składu chemicznego. Te rady uprawowe ustanowią tę samą sieć relacji, co rady warsztatowe, fabryki i produkcji oraz statystyki, uzupełniając wolną federację, którą gmina reprezentuje jako demarkację polityczną i podział geograficzny. Zarówno Stowarzyszenia Producentów Przemysłowych, jak i Stowarzyszenia Producentów Rolnych będą federować na szczeblu krajowym, o ile tylko w kraju, który przeprowadził przemiana społeczna, jeśli doprowadzeni do tego dylematu przez ten sam proces pracy, do którego są wykształceni, uznają to za dogodne dla najbardziej owocnego rozwoju gospodarki, i identycznie te służby, których charakterystyka zmierza do tego przez ułatwienie logicznych i koniecznych relacji między wszystkimi anarchistycznymi komunami, będą federacyjne w tym samym sensie. Szacujemy, że z czasem nowe społeczeństwo będzie w stanie zapewnić każdej gminie wszystkie elementy rolnicze i przemysłowe niezbędne do jej autonomii, zgodnie z biologiczną zasadą, że człowiek jest bardziej wolny, w tym przypadku gmina najmniej potrzebująca innych gminy anarchistów i ich działanie. Jednostka, gmina i federacja. Administracja będzie miała charakter absolutnie komunalny. Podstawą tej administracji będzie więc gmina. Gminy te będą autonomiczne i będą federowane, regionalnie i ogólnokrajowo dla realizacji celów o charakterze ogólnym. Prawo do autonomii nie wyklucza obowiązku przestrzegania układów zbiorowych o współistnieniu, których nie podzielają zwykłe oceny i które są akceptowane co do istoty. Tym samym, gmina konsumentów bez dobrowolnych ograniczeń zobowiąże się do przestrzegania tych zasad o charakterze ogólnym, które po swobodnej dyskusji zostały uzgodnione większością głosów. Z drugiej strony, te gminy, które oporne na industrializację godzą się na inne rodzaje współistnienia, takie jak naturyści, striptizerki i inne, będą miały prawo do autonomicznej administracji, oderwanej od ogólnych zobowiązań. Ponieważ te nagie komuny naturystyczne, ani jakakolwiek inna klasa komun, nie będą w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb, jakkolwiek by nie były ograniczone, ich delegaci na Kongresy Iberyjskiej Konfederacji Autonomicznych Komun Anarchistycznych będą mogli zawierać umowy gospodarcze z innymi gminami rolno-przemysłowymi. Podsumowując proponujemy, Utworzenie gminy jako ogólnoadministracyjnego podmiotu koordynującego działania społeczne. Komuna będzie autonomiczna i skonfederowana z pozostałymi gminami. Gminy będą federować się, regionalnie i regionalnie, dowolnie ustalając swoje granice geograficzne, gdy wygodnie będzie zjednoczyć małe miasta, wsie i miejscowości w jedną gminę. Zespół tych komun będzie stanowić Iberyjską Konfederację Anarchistycznych Komun Autonomicznych. Dla rozdzielczej funkcji produkcji i dla lepszego wychowania komun mogą być tworzone dodatkowe organy, mające na celu osiągnięcie tego celu. Na przykład, Konfederacyjna Rada Produkcji i Dystrybucji, z bezpośrednimi przedstawicielstwami Narodowych Federacji Produkcji oraz coroczny kongres gmin. Misja i wewnętrzne funkcjonowanie Wspólnoty. Gmina musi dbać o to, co interesuje jednostkę. Będzie musiał zadbać o wszystkie prace organizacyjne, porządkowe i upiększające ludność, zakwaterowania jego mieszkańców, artykułów i produktów przekazanych do państwa usług przez związki zawodowe lub stowarzyszenia producentów. Zajmie się również higieną, statystyką społeczności i potrzebami zbiorowymi, nauczaniem placówkami zdrowia oraz konserwacją i poprawą obiektów służby zdrowia. Lokalne media. Uporządkuje relacje z pozostałymi gminami, zadba o pobudzenie wszelkich działań artystycznych i kulturalnych. Dla prawidłowego wypełnienia tej misji zostanie powołana Rada Wspólnoty, do której zostaną dodani przedstawiciele Ratu Prawy, Zdrowia, Kultury, Dystrybucji i Produkcji oraz Statystyki. Procedura wyboru rad gmin będzie ustalana według systemu, w którym ustalają one różnice, które zaleca gęstość zaludnienia, biorąc pod uwagę, że polityczna decentralizacja metropolii, tworzących wraz z nimi federację gmin, będzie wymagała czasu. Wszystkie te stanowiska nie będą miały charakteru wykonawczego ani biurokratycznego. Oprócz tych, którzy pełnią funkcje techniczne czy po prostu statystyczne, pozostali będą również wypełniać swoją misję wytwórców spotykając się na sesjach pod koniec dnia roboczego aby omówić szczegółowe kwestie które nie wymagają aprobaty sejmików gminnych zebrania będą się odbywały tyle razy ile wymaga tego interes gminy na prośbę członków rady gminy lub zwoli mieszkańców każdego z nich relacje i wymiana produktów jak już powiedzieliśmy Nasza organizacja ma charakter federalistyczny i zapewnia wolność jednostki w ramach grupy i komuny, zarówno komun w ramach federacji, jak i tych ostatnich w konfederacjach. Przechodzimy zatem od jednostki do społeczności, zapewniając jej prawa do zachowania zasady wolności niematerialnej. Mieszkańcy gminy będą dyskutować między sobą o swoich wewnętrznych problemach produkcji, konsumpcji, edukacji. Higieny i wszystkiego, co jest niezbędne do rozwoju moralnego i ekonomicznego. W przypadku problemów, które dotyczą całego regionu lub prowincji, federacje muszą naradzać się, a na zebraniach i zgromadzeniach, które organizują, będą reprezentowane wszystkie gminy, których delegaci wniosą poglądy wcześniej w nich zatwierdzone. Na przykład, jeśli mają budować drogi, Łączące miasta regionu lub kwestie transportu i wymiany produktów między regionami rolniczymi i przemysłowymi, to naturalne, że wszystkie gminy ujawniają swoje kryteria, ponieważ muszą również udzielić swojej pomocy. W sprawach o charakterze regionalnym, Federacja Regionalna będzie realizowała porozumienia, które będą reprezentować suwerenną wolę wszystkich mieszkańców regionu. Cóż, zaczęło się w jednostce. Potem przeszło do gminy, stamtąd do federacji i wreszcie do konfederacji. W ten sam sposób dojdziemy do dyskusji o wszystkich problemach narodowych, ponieważ nasze organizacje będą się wzajemnie uzupełniać. Organizacja Narodowa będzie regulować stosunki międzynarodowe, pozostając w bezpośrednim kontakcie z proletariatem innych krajów, poprzez ich odpowiednie organizacje, związane tak jak nasza z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Robotniczym. W celu wymiany produktów z gminy do gminy Rady Gmin nawiążą współpracę z Regionalnymi Federacjami Gmin oraz Konfederacyjną Radą Produkcji i Dystrybucji, domagając się tego, czego potrzebują, a oferując to, co zostało. Poprzez sieć powiązań utworzonych między gminami a Radami Produkcji i Statystyki, utworzonymi przez Krajowe Federacje Producentów, problem ten jest rozwiązany i uproszczony. Ze względu na aspekt komunalny wystarczą listy od producenta wydane przez rady warsztatowe i zakładowe, dające prawo do nabycia tego, co jest niezbędne do zaspokojenia wszystkich ich potrzeb? List producenta stanowi początek znaku zmiany, który będzie podlegał tym dwóm elementom regulacyjnym. Po pierwsze, że jest niezbywalny, po drugie, należy przyjąć procedurę. Zgodnie z którą w piśmie wartość pracy jest rejestrowana w jednostkach dnia roboczego, a wartość ta ma maksymalnie jeden rok ważności na nabycie produktów. Do elementów ludności biernej rady gminy przekażą im listy konsumpcyjne. Oczywiście nie możemy ustanowić absolutnego standardu. Należy respektować autonomię gmin, które, jeśli uznają to za dogodne, mogą ustanowić inny system wymiany wewnętrznej, pod warunkiem, że te nowe systemy nie mogą w żadnym wypadku szkodzić interesom innych gmin. Obowiązki jednostki wobec zbiorowej i pojęcia sprawiedliwości rozkładowej. Anarchizm jest niekompatybilny z jakimkolwiek systemem poprawczym. Fakt, który implikuje zniknięcie obecnego systemu sprawiedliwości poprawczej, a tym samym narzędzi kary, więzienia, więzienia i tym podobne, artykuł ten konceptualizuje. Że determinizm społeczny jest główną przyczyną tzw. zbrodni w obecnym stanie rzeczy, a co za tym idzie, gdy przyczyny, które ją wywołały, znikną, w większości przypadków przestanie ona istnieć. Dlatego rozważamy, po pierwsze, że ludzie nie są z natury źli i że przestępczość jest logicznym skutkiem stanu niesprawiedliwości, społecznej, w którym żyjemy. Po drugie, zaspokajając ich potrzeby. Dając także miejsce na racjonalną i humanitarną edukację, przyczyny te muszą zniknąć. Z tego powodu rozumiemy, że gdy jednostka nie wypełnia swoich obowiązków, zarówno w porządku moralnym, jak i w pełnieniu funkcji wytwórcy, to zgromadzenia ludowe w harmonijnym sensie podadzą sprawiedliwe rozwiązanie sprawy. Dlatego anarchizm ustanowi swoje działanie naprawcze na medycynie i pedagogice. Jedynych środkach zapobiegawczych, do których współczesna nauka uznaje takie prawo. Gdy jednostka, ofiara zjawisk patologicznych, podejmuje próby przeciwstawienia się harmonii, jaka musi panować między ludźmi, terapia pedagogiczna zadba o wyleczenie jej nierównowagi i pobudzi w nim etyczne poczucie odpowiedzialności społecznej, którego niezdrowe dziedzictwo naturalnie mu odmawiało. Pytanie religijne. Religia. Czysto subiektywna manifestacja istoty ludzkiej zostanie uznana, gdy tylko zostanie zepchnięta do tabernakulum indywidualnego sumienia, ale w żadnym wypadku nie może być uważana za formę publicznej ostentacji lub przymusu moralnego lub intelektualnego. Jednostki będą mogły wymyślać tyle idei moralnych, ile uznają za stosowne, a wszystkie rytuały znikną. Obrona rewolucji. Przyznajemy potrzebę obrony podbojów dokonanych przez rewolucję. Przypuszczalnie ich kapitalizm nie pogodzi się z wywłaszczeniem interesów, które z biegiem czasu nabyła. Dlatego tak długo, jak rewolucja społeczna nie zatriumfuje na arenie międzynarodowej, zostaną podjęte niezbędne środki w celu obrony nowego reżimu, czy to przed niebezpieczeństwem inwazji kapitalistów z zagranicy, o którym była mowa powyżej. Czy też w celu zapobieżenia kontrrewolucji w głębi kraju? Największe niebezpieczeństwo dla rewolucji stanowi stała armia, gdyż pod jej wpływem powstałaby dyktatura, która miała ją śmiertelnie uderzyć. W chwilach walki, gdy siły państwowe w całości lub w części przyłączą się do ludu, te zorganizowane siły udzielą pomocy na ulicach, by pokonać burżuazję. Po opanowaniu tego zakończysz swoją pracę. Uzbrojony naród będzie największą gwarancją przed jakąkolwiek próbą przywrócenia reżimu zniszczonego przez wysiłki z wewnątrz lub z zagranicy. Tysiące robotników maszerowały przez koszary i znają nowoczesną technikę wojskową. Że każda komuna ma swoje elementy zbrojeniowe i obronne, gdyż dopóki rewolucja nie zostanie definitywnie skonsolidowana, nie zostaną one zniszczone, aby uczynić z nich narzędzia pracy. Zalecamy konieczność zachowania samolotów, czołgów, ciężarówek opancerzonych, karabinów maszynowych i dział przeciwlotniczych, ponieważ to w powietrzu kryje się prawdziwe niebezpieczeństwo inwazji kapitalistów z zagranicy. Jeśli ten moment nadejdzie, miasto szybko się zmobilizuje, by stawić czoła, wrogowi, zawracając producentów do miejsc pracy, gdy tylko wypełnią swoją misję obronną. W tej ogólnej mobilizacji zostaną zrozumiane wszystkie osoby obojga płci, które nadają się do walki i przygotowują się do niej, wykonując liczne misje wymagane w walce. Konfederacyjne kadry obronne, rozciągnięte na centra produkcji, będą najcenniejszymi pomocnikami w umacnianiu zdobyczy rewolucji i szkoleniu, ich komponentów do walk, które w obronie jej musimy podtrzymywać na dużych poziomach. Dlatego deklarujemy, po pierwsze, rozbrojenie kapitalizmu oznacza dostarczenie broni do komun, które będą odpowiedzialne za ich konserwację i które na szczeblu krajowym zadbają o skuteczną organizację środków obrony. Po drugie, w ramach międzynarodowych będziemy musieli prowadzić intensywną propagandę wśród proletariatu wszystkich krajów, aby podniósł energiczny protest, deklarując ruchy solidarności w obliczu jakiejkolwiek próby inwazji ze strony ich rządów. Jednocześnie nasza Iberyjska Konfederacja Anarchistycznych Komun Autonomicznych pomoże moralnie i materialnie wszystkim wyzyskiwanym na świecie uwolnić się na zawsze od potwornych